Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiejszym, jak obiecałem już sporo czasu temu, zajmiemy się wreszcie tymi kładami. Ogólnie zajmiemy się tym jednym kładem. Tym, co ostatnio nabyłem, ponieważ z moich obserwacji ma najbardziej solidną ramę. Ten jest deczko dłuższy, no i on już pęka, łamie się tutaj na mocowaniach wahacza, a mam jeszcze dwie ramy podobne jak ten i widzę, że tam ramy się nie psują, psują się wahacze. Psują się wahacze, więc doszedłem do wniosku, że zbuduję jednego kłada takiego jeżdżącego na tej ramie. Mam tutaj dawcę, co kiedyś budowałem silnik ponad kurde półtora roku temu. I ten silnik jeszcze nawet nie był odpalany przez te półtora roku. Mam nadzieję, że w ogóle odpali. I tyle. Bo tu jest nowy cylinder, nowa skrzynia, nowy olej, nowe... praktycznie nowe wszystko w tym silniku jest. I co więcej? No już tak mniej więcej przeszłem. Tylko nie wiem, jak tam z plastikami będzie, czy w ogóle jakieś plastiki mi tu spasują. Do tego mam nadzieję, że jakiś plastik mi spasuje. Przynajmniej mam taką nadzieję. Żeby to też w miarę jakoś wyglądało, ponieważ kurde, z plastikami też jest problem. Ogólnie jesteśmy teraz pod dawcami cmentarzysku kładów. Raz, dwa, trzy. Trzy tu chyba kłady są, no i jest to sporo części z nich. Ogólnie to wszystko te śmieci, te cztery kłady, można tak powiedzieć pięć kładów, no to jakby policzył wszystko, no to wychodzi w cenie takiego jednego w średnim stanie. Jak coś, no to przepłacić nie przepłaciłem, żebyście się tam zastanawiali, ile za to wszystko dałem. Wszystko praktycznie w cenie złomu. Myślałem nad tym wahaczem, ale jest deczko inne, rama jest też troszeczkę jakaś taka felerna. Tu jest dokładnie taka sama rama jak w tamtym kładzie. No i będziemy zabierać z tego wahacz, bo jak widać wahacz jest cały, nierozwalony, niepopękany, więc pójdzie z tego wahacz i widzę, że są nawbijane nowe łożyska, a w tamtym kładzie akurat co chcę go reanimować, te łożyska są rozwalone, więc wykorzystamy też z tego kłada łożyska. Oczywiście ogólnie te ramy dostałem od innego z widzów, za co bardzo dziękuję. I tyle. Tyle. Jakieś zderzaki, znaczy jakieś kurde tutaj te bagażniki, nie bagażniki. No spróbujemy to wszystko z któregoś tam podpasować kłada. Niestety plastików nie mam za bardzo kompletnych. Jedynie najbardziej kompletne to są z tego te zielone, ale nie wiem, czy one będą pasować. Ewentualnie będę jeździł bez plastiku. Albo coś przykombinujemy. Poskładamy z 10 jednego. No, taki jest plan. Dobra. Tyle. Tu oś jest rozwalona, wybita. Wciul. Tu jest rozwalona ośka. Więc na szczęście w tamtym kładzie jest to mocne. No i tyle no. Będziemy ewentualnie podbierać co nieco. Z tych szrotów, tak można powiedzieć. Będziemy podbierać części. Thank you.
Dobra, widzimy się po dłuższej przerwie. Musiałem ochłonąć, bo mi się zdenerwował i to konkretnie, bo nie mogłem wybić szalki od łożyska. Czy jak to tam się nazywa? Z tej strony, bo się rozleciało łożysko. Ale nie bez powodu się łożysko rozleciało. To są części z tego łożyska. Tu leżą łożyska. Z drugiej strony łożysko jest wychuśtane, ale jeszcze. Możemy je wykorzystać w przyszłości. A czemu się to rozwaliło? Rozwaliło się to dlatego, że między łożyskami standardowo jest taka rureczka, żeby wam nie rozpieprzyło łożyska, jak skręcicie śrubę mocno. No i o 3 mm to było za małe. No i przez to, no niestety, ale... No niestety nie dało rady. No i teraz jest kwestia taka, iż... A teraz zobaczymy, czy moja teoria... O ja pierdzielę. Widzicie? Patrzcie. Myślałem, że łańcuch jest za luźny, a pieron jest idealny. No. Teraz jest luźny jak nie wiem co. Strasznie jest luźny, ale jak się siądzie na nim, no to jest kitowo. Źle to jest zrobione, bo to powinno być na środku, tu, niżej, a nie tak wysoko. Jest to źle zrobione po prostu. I jak dociążymy, nierówno się to, kurde, nierówno pracuje i jest dupa. Siądę jeszcze raz na tym. No, łańcuch się opatrzy, jak się naszpanował już. Już praktycznie luzu nie ma. Więc on musi być dużo luźny, bo inaczej rozpieprzy coś. Ajajajajo, i teraz jak to ugryźć? Ogólnie tutaj zostały wymienione łożyska, bo zapomniałem wam teraz przed chwilą powiedzieć. Łożyska zostały wymienione i wstawiona grubsza, potężna, zarąbista tulejka, o 3 mm większa. Więc tutaj już się nie powinno nic z tym dziać. Silnik mnie denerwuje, bo jest krzywo przyspawane mocowania. Jest to wszystko krzywo, jest silnik w tą stronę i nie jest w linii prostej z zębatką. Jest po prostu to wszystko tak jakby taki łuk. Ogólnie łuk jest, ale tak czy inaczej ten silnik jest tam, a koło jest tu. No i dupa. Nie jest to proste, jak widzicie. Tak robią teraz te wszystkie, kurde, Chińczyki. Najlepiej to by było, jakbym sobie zbudował swoją ramę. Długo to zejdzie, ale będzie na pewno o wiele mocniejsze. Ale na razie sobie to odpuszczę, bo na razie odpuszczę i zbuduję tego jednego, żeby jeździł. Tamten drugi pójdzie do przeróbki, ewentualnie jak mi się uda. Pierw zrobię tego, potem ewentualnie tego drugiego. Się odbuduje. Tutaj mam butle do projektu, które wykorzystamy, ale to też w swoim czasie. Prawdopodobnie do któregoś kłada. Będzie system zasilania będzie bezpaliwowy. Mam nadzieję, że się przynajmniej uda. Dobra, teraz jestem po krótkiej przerwie wypoczęty. Podpasuję tutaj wspawać tutaj ogólnie jakąś rolkę albo coś, żeby to, widzicie, po tym nie jeździło. Ogólnie to też musi być w miarę mocne, bo jak się włączy wsteczny, no to byle coś tutaj nie może być. No niestety. Do przodu to ciągnie góra, tu ciągnie do przodu, a potem jak włączymy wsteczny, to ten łańcuch pcha go w dół i to ostro i może zwalić nam z zębatki. No. Chociaż może by się udało przejechać tym kładem. Że tak sobie zobaczę, ale jak usiądę se, no będzie to luźno jeszcze. Dopiero jak skoczę mocniej albo coś, to wtedy go tak szpanuję. Tutaj jeszcze jakoś ślizga pasuje zrobić. Ślizg łańcucha, żeby to nie jeździło po tym. Dobra.
Ja idę szukać. Widzimy się za chwilę, może zorganizuję jakieś części. Dobra, widzimy się po dłuższej przerwie. No co? Palmy sprzęta. Nie wiem, na czym się skończyło tam, bo robiłem coś przy tym kładzie i chyba mi bateria padła przy kamerce i dlatego nie było za bardzo nic do oglądania. Przejedziemy się kawałek, zobaczycie jak to chodzi. Akumulator pasowałoby mi zmienić na jakiś inny, lepszy, bo ten jest troszeczkę za słaby. Raz jak nie odpali, no to nie odpali. Jak zgaśnie, to już nie odpali na tym. Akumulator wsadziłem taki większy. Udało się tym kręcić jakoś. Jakby mi padło to gdzieś kurde na ciul. Próbujemy to odpalać. Musiałem tutaj też dokręcić taki plasticzek, bo mi spychał łańcuch na bok. Ogólnie tutaj rama ma wadę i spycha łańcuch. No niestety, wszystkiego być, tu musi być wkręcone, jest chyba luz, kranik się gdzieś tu otwierało, teraz jest chyba off, teraz jest on, otwarty, no się nie wiem czy kliknięte czy wykliknięte musi być. Aha, wykliknięte. No i ustaję. Musi być wykliknięte. Niepotrzebnie kręciłem. Przylałem godeczko. Fajnie chodzi, nie? Hamulca praktycznie z tyłu nie ma, a to jest jedyny hamulec. Cały zardzewiały. Jedziemy się przejechać. Jasny piero. Uwaga, wajcha do tyłu. Do przodu. Mieścimy się. Elegancko. Kurde. Luz. Jest bestia, nie? Orde. Coś tam obciero. Chyba luźny łańcuch jest. A dobra. Wyłączmy stanie. Jedźmy. Do przodu. Jasny biorą.
Podjazd jakiś. Spróbujemy tutaj ten podjazd. Czy to w ogóle wyjedzie? Automat nie pod moją wagę. Ale wsteczny ma mocniejszy. Spróbujemy na wstecznym. Jasny pierot. Ale to wywrotne. Słaby. Wsteczny jaki ma? Wsteczny ma moc. Ja pierdzielę, butach błota pełno. Wsteczny ma moc, jak nie wyjadę do przodu. Dobra, jedziemy, przejedziemy się po prostu tak. Zobaczymy, czy w ogóle uda mi się kółko zrobić. Ale trzeba będzie wsadzić 3 plus 1, bo nie ukrywam, że automat za słaby.
ziemię się rozrusza. Potykamy ja. Kurde. Ja pier... O, ja sobie kamienie mi wyprzedzają. O. Ojej. Moje plecki. Oj, oj. Kurde, ale te lepiej na tych kamieniach. Jakby zawieszenie w ogóle coś przednie wybierało. Widzę, że jeden amortyzator się złamał chyba. O kurde, muszę nogi wyprostować. Oj, 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 oj. Moje plecki i ręce. O, jak masakra. Ten amortyzator. Amortyzatory to jest porażka. Ojeju, cewka odpadła, patrzcie. Cewka odpadła, a ja trytki nie mam. Nie mam trytytki żadnej. Widzicie? Dobra, i będzie tu, może. Kurde mele. Na stojąco spróbujmy. A, nogę mi ściągło. Nie, bo siedzenie zgubię. Ale już znaleźliśmy wadę jedną. Mianowicie cewka odpadła. Ale to się nie dziwię przy takim termoszeniu. Muszę zrobić jakieś miękkie siedzenie do niego. Takie super miękkie. Żeby fajnie wybierało to wszystko nierówności. Hamulca nie ma. Jasny gwiń. Klocki muszę kupić. Oj. Kurde. Przerąbane. Na takich dziurach. Kurde, hamulca prawie nie ma w ogóle. Chyba się płyn zagotowa. Jeździ z tej górki, a nie mam awaryjnego żadnego. Problemy z iskrą? O ja pierdziele, nie! Problemy z iskrą. Jasny gwin. Zatrzymajmy się. Chyba go przygrzało. Albo cewka ma przebicie. Cewka może mieć przebicie. Cewka ma przebicie, tak. Dobra, odpalę. Dotarliśmy, dojechaliśmy. Koła nie mają luzu. Udało się dojechać. Zobaczmy, ile w ogóle, czy w ogóle jakie paliwo jest. Siedzenie zwalne, akumulatora trzeba będzie odkręcić.
żeby się nie rozładował. Paliwa jest, paliwo powąchało tylko. Przez taką jazdę, no to tutaj to praktycznie zero zużycia. Mógł, kurde, zdychać, bo się przegrzał tak samo trochę. Chociaż nie skwiercę nic, ale mógł się trochę przygrzać. Oj, gorąco jak nie wiem co. Więc trzeba będzie prawdopodobnie, jak Scout 1981 u siebie ma zamiar zrobić, chłodnicę oleju. U mnie prawdopodobnie też trzeba będzie zrobić tutaj chłodnicę oleju. Zamontować ją gdzieś tutaj u góry, na tym, na tej wysokości. Chłodniczkę. A tutaj niżej airboxa jakiegoś, bo stożkowy filtr, no to tutaj nie będzie. No i jakieś chlapacze, no. Ale to tylko takie zrobimy, żeby na kołach były i tyle. Dobra. Teraz się pewnie zastanawiacie, czemu tego quada tutaj wyciągłem, czemu go kurde w ogóle zrobiłem. A mianowicie dlatego, że Scout 1981 wujek zaprosił mnie do siebie. Bo tam mają ekipę, ewentualnie jak chcecie, macie link na dole w opisie pod filmem do jego kanału. Tam porzucę już parę filmów, co oni tam na tych quadach wyrabiają, na tych 110-kach. No widzę, fajna zabawa, pasowałoby się przejechać do nich. No, tylko że muszę porobić parę testów, zanim w ogóle pojadę, żeby się wyjaśniło co nieco, co ma się zepsuć, niech się już wyjaśni. Mianowicie widzicie, cewka już odpadła, więc trzeba będzie cewkę zamocować, zrobić mocowanie, zamocować cewkę porządniej, tutaj coś z instalacją jeszcze ewentualnie, tak zrobić, żeby się to nie psuło, dołożyć jakąś chłodnicę oleju. Tutaj z tyłu wahacz zrobiłem w miarę, chociaż jest popękany i spawany przez kogoś innego, ale tak samo tutaj już widzicie, że z tym łańcuchem jest coś nie tego, że odpycha na bok. Takie poprawki drobne trzeba będzie porobić. No jakiegoś airboxa, no bo to będzie topione w błocie. Hamulec z tyłu. Ewentualnie trzeba będzie zrobić hamulce naprzód, takie żeby było awaryjne coś, jak wysiądzie nam tylny hamulec, żebyśmy mieli zawsze jakiś awaryjny hamulec przedni. Ewentualnie jak nas cofnie, no to nie zahamujemy wtedy tyłem, nie? No. Więc jak się podobało, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczkę w dół. Chcecie więcej odcinków z składem, możecie pisać na dole w opisie pod filmem. No, obiecałem kiedyś już dawno, dawno temu, więc macie odcinek składa. Oczywiście z tego małego. Więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!